Tak. Spróbuj, bardzo cię proszę, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to się robi. Wiecie co, że nie wiem, dlaczego to tutaj zrobiłem, ten PF. KR to jest nasze prawo Frenela, co oznacza w praktyce, że ten spekular będzie widoczny tylko na krawędziach powierzchni obiektu. Będzie takim outline'em tego obiektu. Ponieważ, jak mówiłem już, jak wcześniej mówiłem, tłumacząc, na czym to prawo polega, KR, czyli wartość światła odbitego, jest największa wtedy, kiedy powierzchnia patrzy w innym kierunku niż my stoimy, tak? Kiedy ten produkt skalarny jest jeden, wynosi jeden. A im bardziej jest bliżej tego, im bardziej jest naszego normalnej, no wiecie, o co chodzi, już się przepraszam. Ja nie wiem, czy to uważasz, że to się da zrobić? Ja powiększyłem już to. Tak? Tak. Tylko teraz się nie mieści. No takie prawa fizyki, no. Ale to zawijanie wierszy to jest co innego, to jest zwijanie wierszy, a nie usunięcie numeracji. Natomiast czy widać teraz lepiej ten tekst z tyłu? Czy widać tekst z tyłu lepiej? Ja też tak mam takie wrażenie, znaczy, no tak. I chciałem wam powiedzieć, bo jakby to nie są strasznie, ja zdaję sobie sprawę, że to jest jakieś strasznie ciekawe rzeczy i chyba trochę nudne, ale chciałem wam pokazać naocznie, że co to znaczy, że ta funkcja illuminance, ona tu, bo jest taka zmienna globalna, która się nazywa N, ona jak wam mówiłem jest definiowana dla powierzchni, ponieważ pracujemy na gridzie, ponieważ renderer wie już, jaka jest zwrot tej powierzchni, bo ją sobie policzył przez pochodną, biorąc sobie pochodną z pozycji, w związku z tym możemy, my tego nie musimy używać. Znaczy te funkcje mogłyby używać tej normalnej, tej n. Dlaczego w kodzie robi się nn, to jest znormalizowane n i dlaczego ja do funkcji illuminance posyłam? No posyłam dlatego, że ja mogę oszukiwać. Ja mogę powiedzieć, ok, ta powierzchnia patrzy w tamtym kierunku, ale ja chcę, żeby ona patrzyła w tym kierunku, mimo że na fazie fizycznie patrzy w tamtym. I w ten sposób modelujemy w bardzo dokładny sposób zachowanie się światła. Do tego to służy. Po to są te wszystkie patenty. Ja o czym nie powiedziałem wcześniej, to widzicie tutaj to. O. Dobrze. Funkcja LERP, czyli Linear Interpolation, linearnie interpoluje dwie wartości, w tym przypadku dwa wektory. Ja nie wiem, czy tak naprawdę to jest poprawne, bo pewnie musielibyśmy SLERP robić, czyli musielibyśmy, znaczy kierunki się inaczej interpoluje niż zwykłe wartości. No ale załóżmy, jest użytkownik, ma parametr, który się nazywa spłaszcz, powierzchnię i ja przesuwam normalną w kierunku punktu patrzenia mojego. W związku z czym wypłaszczam powierzchnię, ona jest przestrzenna, ale dla renderera ona będzie płaska jak kartka papieru. Światło będzie obliczane dla kartki, a nie dla przestrzennej bryły. Oczywiście robię to płynnie, więc mogę to, więc daję użytkownikowi taką możliwość. To samo robi ta krzywa spline, ona również zmienia wartości zależnie od tego, jak użytkownik sobie zażyczy. Znów warunek, tak wyglądałby zwykły specular dla... I tak właściwie shader się kończy. Jedyna rzecz, którą tutaj dodałem, on jej chyba nie ma w oryginalnie, to jest ambient occlusion. Kto wie, co to jest ambient occlusion? To jest taki trik, wiemy, tak? Znaczy takie zjawisko nie zachodzi w rzeczywistości. Ambient occlusion oblicza ilość iluminacji padającej na powierzchnię z otoczenia. Takie samo ocienianie, tak? Wszystkie miejsca wklęsłe dostają mniej światła z otoczenia, ponieważ są wklęsłe, są wypukłe, dostają więcej, ponieważ są wypukłe. To robi ta funkcja occlusion. Ta wersja, są dwie wersje w weksie. Jedna po prostu liczy to, o czym mówię, o czym powiedziałem. Druga zwraca ilość pokrycia, czyli kolor i misdirection, to znaczy pokazuje kierunek uśredniony, gdzie, skąd ta powierzchnia dostaje najwięcej iluminacji. W związku z tym możemy użyć tego kierunku do próbkowania, widzicie, do próbkowania tej wirtualnej mapy odbić dookoła. Mamy teksturę sferyczną, prawda, dookoła sceny.
Możemy wysłać promień w tym kierunku, z którego ta powierzchnia dostaje najwięcej, nie w przeciwnym, gdzie też dostaje, ale mniej, i obliczyć kolor otoczenia dzięki takiej optymalizacji. I koniec. Kolor powierzchni równa się kolor naszej pętli, czyli wynikający z tego, czyli wynikający z warunków oświetleniowych w scenie, kolor otoczenia, jakaś wartość przez użytkownika, to są wszystko mnożenia, wartość przez użytkownika, no i odwrotność tej samozacienienie, ponieważ to pokazuje, trzeba to obrócić, tę wartość od 0 do 1. I to samo ze specularem. Ta funkcja, to jest to, o czym mówiłem, te metody na walczenie z anti-aliasingiem. Ta funkcja zwraca płynne przejście od 0 do 1. To znaczy filtruje. Znaczy, gdybyśmy zrobili pętlę, tak, że jest jakiś warunek, na przykład, jeżeli ta wartość jest większa od pół, to zrób czarne. Jeżeli jest mniejsza od pół, zrób białe. W renderze nie wolno takich rzeczy robić. Nie wolno, ponieważ, no wiecie, o co chodzi, dyskretyzacja przestrzeni. No, przestrzeń jest podzielona na malutkie punkty i renderer w którym miejscu będzie musiał podjąć decyzję tak albo tak. A my wiemy, że ten obraz musi być miękki, musi być przefiltrowany, żeby przekroczyć tę kwestię, wiadomo, no, granica Nyquista i tak dalej. No po prostu ten świat de facto jest ciągły, a nie jest podzielony na części. W związku z tym taka funkcja nam to zwraca. Ona zadba o to, żeby ten krótki fragment, gdy my przechodzimy między bielą a czernią, nie był gwałtowny, tylko był miękko. Obliczy sobie rozmiar tego filtra, zależnie od wielkości na ekranie i tak dalej, i tak dalej. Jakby to jest cały shader. Ja pokażę teraz... pokażę te obrazki. Zwróćcie uwagę na to, że jak nienaturalnie światło się tutaj zachowuje, prawda? I patrzcie na światło górne, to od góry, sztuczne światło, którego nie było w tej scenie i które się tutaj pojawia na nagle. Dodatkowa rzecz to jest to czarne, to jest ta funkcja filter step zastosowana na tej wartości, którą Fresnel zwrócił. Czyli znalazł te fragmenty, te części, które są, cały czas mi brakuje odpowiedniego słowa, no ale wiecie, prawda, o co chodzi. I koloruje na czarno, ale to jest miękkie. Tam nie ma gwałtownych skoków dzięki tej funkcji. Możliwej dlatego, że operujemy na gridzie. Czyli znamy rozmiar na ekranie tych obiektów. Inna wersja, bez tekstur. Już do tego nie będę tego wracał. Te czarne rzeczy, takie ołówkowe, wzięły się z... można policzyć krzywiznę. Jak macie matematykę, znaczy tak dużo lepiej ode mnie, rozumiem. Mam takie poczucie. I krótko mówiąc, no jak mamy te pochodne z dowolnej wartości, nie tylko z pozycji, to znaczy, że możemy obliczyć krzywiznę powierzchni lokalną w tym miejscu, prawda? Jest znowu na Wikipedii, jest świetny wzór, jest to łatwe i możemy tą krzywiznę... Więc krótko mówiąc, obliczam krzywiznę, nie ma tego w tym shaderze, obliczam krzywiznę powierzchni, koloruje, zrobi się to ten kontur, ten ołówek. Tu jest większa, widzimy ten kontur jest dużo szerszy. Taka wersja. Tu jest z teksturą. To jest kompletnie spłaszczony, zwróćcie uwagę, tam był ten lerp. Widzimy, że ten obiekt, wprawdzie światło nie ma płynnego gradientu, za co odpowiada krzywa. Widzimy, że tak gwałtownie zatrzymuje się, ale cały czas ta powierzchnia jest przestrzenna. Teraz nie jest przestrzenna, czyli tam, gdzie był ten lerp, ja po prostu powiedziałem, normalna patrzy w moim kierunku, nie tam, gdzie fizycznie. W związku z tym nie ma półcieni żadnych. Ale na przykład cały czas funkcja occlusion zwraca cienie. Zwróciliście na to uwagę? Niby powierzchni nie ma, niby powierzchnia jest płaska, ale cały czas łokieć tutaj zacienia pod pachą. To jest metoda na uzyskiwanie efektów, kiedy reżyser mówi, ja chcę tak, a tak. Nie tak, jak chce program, tylko chce bardzo dokładnie. To się bardzo często zdarza, znaczy jakby do tego to służy. Kolejny. O, ten mi się chyba najbardziej podoba. Jest tak, że... Aha, to jest dużo ciemniejsze.
Tutaj jest biały outline, a tutaj jest czarny. Zrobiłem w ten sposób, że znajduję miejsce, znajduję najjaśniejsze światło. W tej funkcji Luminance mogę sprawdzić, które światło daje najwięcej światła w scenie i w ten sposób ustalam kierunek, że stąd, że wszystko, kierunek, który będzie w kierunku tego mocnego światła, będzie biały. Gdybym nie miał tego warunku, obie te wartości byłyby, obie te kreski byłyby tak samo. No i to tyle. Muszę wam powiedzieć, że ostatnich parę lat pracowałem w dużym studio i przyzwyczaiłem się do render farmy. A prezentację przygotowywałem w domu, na laptopie i przeliczyłem trochę swoje możliwości renderowania. Znaczy jak 60 komputerów liczy, to nie jest to samo, co jak liczy jeden komputer i odkąd jeszcze stary laptop. Więc krótko mówiąc, nawiązuję do tego, że miałem nadzieję, że będę miał dużo więcej, będę miał animacje dla was. Ten shader wewnątrz, nie chcę wam tego... Prosta komenda, że jest kompilator tego języka, to jest plik tekstowy, on kompiluje nam bezpośrednio do archiwum, które się nazywa OTL. On jest dostępny, zainstalowany w obiekt, działa jak plugin, po prostu możemy to wykorzystywać, gdzie chcemy. To jest nasz, widzicie, rozpoznajecie parametry, które były w kodzie. Interfejs się generuje automatycznie. Kompilator rozpoznaje nagłówek i generuje ten interfejs automatycznie. Mam jeszcze pragmy. Możemy dodawać pragmy, jeżeli chcemy, że na przykład toggle, tak, ten przełącznik to jest po prostu integer, to możemy dodać pragmę, żeby traktował ten integer jako... To jest ta krzywa, którą kontrolujemy obraz. I włączę render, nie wiem co będzie. A wiem. Cierpliwości. Okej, no jakoś tam. To jest nasza postać. Oczywiście pracuje się w ten sposób, że mamy edytor tekstu, mamy program, przekompilowujemy, dana zmiana, nowy shader jest od razu widoczny w programie, wciskamy render, sprawdzamy i proszę bardzo, parametr flatten, teraz będzie parametr, to jest przestrzenny, za dużo światła. Jeżeli widzicie tutaj to, ten gradient, no to jest oczywiście nasza krzywa. To jest to. Możemy to... No i to jest praca dla grafika. Ja grafikiem nie jestem. No, mam nadzieję, że to rozumiecie, że to by wyglądało dużo lepiej. Tu włączyłem occlusion. Gdyby zajął się tym ktoś, kto de facto renderuje. Na przykład autor tego modelu, który jest fantastycznym grafikiem. Dobrze. Wracam do prezentacji, bo to był pierwszy przykład, tak? Tak? Nie, znaczy, czy ja prosiłem o litość w związku z tym, że nigdy tego nie robiłem, tak? Okej. Okay. To ten tekst był, bo to wprawdzie było 2 lata temu opublikowane, ale ten tekst był na CG Society dosłownie 2 tygodnie temu. PDF z dokładnym opisem tej technologii. Tam nawet jeszcze fajniej to popchnęli, bo ja to oparłem na starszym tekście, na nowszym. Oni tę całą zabawę z normalnymi modyfikowaniem koloru, czyli powierzchnia nie zachowuje się w sposób fizyczny, tylko tak jak chcemy, oparłem tylko na stosunku światło-użytkownik normalna, a oni jeszcze biorą pod uwagę coś trzeciego w ostatecznej wersji. No dobrze, czyli mamy kolejny temat. Ice Dragon, hologram shader. Znów to jest technologia z gier. Nazywa się to Parallax albo Parallax Mapping i służy do taniego, oszukanego odkształcenia powierzchni w grach komputerowych. Pewnie wszyscy wiedzą, tak? Chodzi o to, że faktycznie ta powierzchnia jest płaska, a my udajemy, że ona ma pod spodem, tylko my odkształcamy ją w dół. Czyli na przykład bruk, chodnik, możemy te rysy między chodnikami. To są teksty, do których jak wpiszecie Parallax Mapping, to dokładnie wiecie. I to jest tak, że ten pan,
z Animal Logic, oni chyba robili Happy Feet, wziął te technologie z gier i on miał tam dużo takich zdjęć w lodzie. No i teraz wiem, lód to jest trudny temat, no, dla każdego programu komputerowego, w szczególności renderera, rendermana, Animal Logic robi na rendermanie oczywiście, dlatego że tam niby jest ray tracing, ale on nie zachowuje się tak optymalnie jak w V-Rayu na przykład. Po prostu to działa zawsze wolniej i sprawia problemy. W związku z tym unika się tego ray tracingu. Więc on miał takie ujęcia, prawda, że mamy lód i oczywiście ten lód jest prześwitujący i widzimy w środku obiekty trójwymiarowe i nie chcemy wysyłać, mamy ich dużo, bo gdybyśmy mieli jedno ujęcie, no to wiecie, wstawiamy tam obiekt trójwymiarowy, takiego smoka ze Stanforda i po prostu puszczamy tych milion promieni i czekamy, tydzień mamy, tak? Ale jeżeli mamy, kurczę, pół filmu w lodzie, no to jest problem. Znaczy albo musimy zejść z jakości, no jak się włoży 100 milionów dolarów w film, no to nie bardzo sobie można to pozwolić, więc się szuka. Więc bardzo ciekawy patent z hologramem. Ten algorytm ma dużo rozszerzeń, dużo wersji. Najprościej mówiąc, jedyne co potrzebujemy, to tekstura, w której przechowujemy informacje o tym, jak ta powierzchnia, którą chcemy wyrenderować, jaka jest jej odległość od tej fizycznej, którą faktycznie mamy. Mapa głębi po prostu. Ale taka mapa, którą rzutujemy jak zwykłą teksturę z góry, prawda? Czyli że mamy tego smoka, którego widzieliście, to ja go muszę wyrenderować z góry, z tego punktu widzenia, żeby był, no, tak jak ta powierzchnia patrzy i obliczam, jaka jest odległość w głąb jego, jaka byłaby jego odległość od tej niebieskiej linii. Znów przepraszam, będę się tutaj... O, to jest nasza fizyczna powierzchnia, a my chcemy, żeby ta powierzchnia wyglądała dla użytkownika w taki sposób. W renderowaniu zwykle stosuje się po prostu tak zwany displacement. To znaczy jedna z wielu szczególnych właściwości tych programów algorytmu Rejes, to jest to, że to się bardzo szybko liczy. Ray Tracer musi sobie radzić z odkształceniami w inny sposób, musi zagęszczać siatkę w tym miejscu, prawdopodobnie wielokrotnie, to znaczy pożera to pamięć, no i oczywiście czas. Renderman przez to, że ma tę siatkę, on może dopiero tylko tę siatkę. Siatkę zostawia w spokoju, ma tego grida, mikropoligony. I on odkształca tego mikropoligona, zapomina w ogóle, jaki to był obiekt fizycznie. Dlatego ten displacement liczy się wielokrotnie szybciej. W ogóle nie ma czasu, w ogóle nie ma wpływu na czas liczenia. Więc wszystkie szczegóły w obiekcie, tak tutaj robiło się w ten sposób. O, super. Dziękuję. To są obrazki z oryginalnego, no to nie, to w ogóle inna jakość, no, z tego tekstu. Czyli mamy tę mapę głębi i widzimy, jak to się na obiekt. Ten czajnik jest płaski, prawda? Fizycznie jest płaski, jak ta powierzchnia, mamy wrażenie, że on jest de facto jest poturbowany. Robi się to w ten sposób. Dlaczego się to nazywa paralaks? Bo my imitujemy zjawisko paralaksy, prawda? Czyli nie będę tego tłumaczył, wiecie o co chodzi. Imitujemy ją w 2D, czyli szukamy tej, nasza poszukiwana to jest ta strzałka. Czyli sprawdzamy kawałek po kawałku. I sprawdzamy, jaka wartość, jaka jasność tej tekstury jest w tym miejscu, aż trafiamy na taki punkt, że nie możemy pójść niżej. Interesuje nas ta odległość. UV to wiemy, mapowanie UV, tak? Parametryzowanie powierzchni do 2D i tak dalej, i tak dalej. To mamy od użytkownika i to znamy. Po prostu to wiemy, że nasz punkt widzenia trafia w to UV, a chcemy znać to UV, ponieważ faktycznie ta powierzchnia byłaby tutaj. Potrzebujemy tej tekstury. Jak już ją znajdziemy, to przesuwamy cały ten offset, nasze mapowanie i faktycznie wiemy, jaki kolor powinna ta powierzchnia mieć w tym miejscu. Powinna mieć ten kolor, a nie ten. Czyli nie tutaj, tylko tutaj. I to jest taka technika i to ma masę rozszerzeń. Znaczy możemy obliczać cienie dla tych rzeczy. On ma swoje problemy. No już widać, jakie są problemy, bo my musimy wykonać x kroków, musimy próbkować tą. Znaczy zaczynają się jakieś problemy z artefaktami. Nie jest jasne, kiedy mamy podjąć decyzję, że to już. Jest jakaś skończona rozdzielczość tej mapy i rozdzielczość przestrzenna i rozdzielczość danych. To są najczęściej dane 8-bitowe. No są problemy po prostu, żeby to zrobić. Czyli to się nie nadaje tak w ogóle do pracy. W grach się świetnie, zdaje się, sprawdza, ale w filmie niespecjalnie. Natomiast
Tym bardziej, że same odkształcenia się liczą w Rindermanach i w mantrze bardzo szybko, więc to nie jest argument. Natomiast ten pan z Animal Logic zauważył,